obejrzenia filmu nakręciliśmy razem z naszymi starszymi kolegami. W tym filmie chcemy pokazać, jak widzimy nasze miasto. Nagrywanie było bardzo trudne. Może nie wszystko wyszło tak, jak planowaliśmy. Ale włożyliśmy w to całe nasze serce. Zapraszam do oglądania. Na początku kleiliśmy i rysowaliśmy. Próbowaliśmy zrobić makietę naszego miasta. Zobaczycie, jak to wyszło. To mniejsze miasto niż wszystkie inne. Bardzo lubię to miasto. No jest to moja pierwsza parafia. W sumie moje rodzinne, także nie zamieniłbym go na żadne inne. Lubisz swoje miasto? Tak. Ale to nie jest Bielin, tylko Lublinowa. Ale Lublinowa jest w Mielinie. Tak. Jest to bardzo tradycyjna i bardzo konkretna parafia. Taka różnorodność krajobrazowa, bo praktycznie w Mielinie mamy wszystko, co człowiekowi jest potrzebne. Mamy trochę wody, trochę gór, trochę równin. Mamy piękne ulice, chodników jest już coraz więcej. Jest, w Mielinie w ogóle jest to miejsce ciche, miasto ciche. Tu się urodziłam, tu się wychowałam i nie zamierzam wyjeżdżać. Jest to małe miasteczko, w którym bardzo dobrze się czuję, no i jestem dumny, że stąd pochodzę. Mam taką satysfakcję, jestem dumna, kiedy słyszę od tych moich znajomych, gdy mówią, ale ci zazdroszczę, że mieszkasz w Mielinie. I co najważniejsze, że nasi mieszkańcy już bardzo dbają o swoje posesje i naprawdę jest gdzie gdzieś przejść i popatrzeć. Zawsze z kolegami, gdziekolwiek jesteśmy, to się tym chwalimy, że jesteśmy z Mielina. Jeżeli pytam, dlaczego akurat kupili działkę, wybudowali dom, no to twierdzą, że zrobili to z rekomendacji swoich na przykład znajomych, swojej rodziny, którzy tutaj już wcześniej wybudowali się, czy znaleźli swoje miejsce. Także i kulturowo się trzymamy, i kościół mamy bardzo ładny, i miejsce mamy ładne. Całe Mielin jest dla mnie ważne, bo tutaj jest zawsze co robić. Kiedy przyjechałem do moich znajomych i powiedziałem, a idę do Mielina, kolega od razu powiedział, ale wiesz, co jest na końcu suplikacji? Wtedy trochę zdziwiony na niego spojrzałem, ale od razu sobie przypomniałem. Od chełmioków i mieloków zachowaj na spanie. Jest to na pewno na mapie rozpoznawane miejsce. I Mielin od kilkunastu lat jest miastem. I kiedyś jak mnie zapytał pan burmistrz, no i co? Jak wróciłam właśnie i poszłam wyrabiać dowód, to mnie zapytał, no i co? A ja mówię, no mózg mi stanął w poprzek. Bo byłam ze wsi, a wróciłam do miasta. Lubię w tym mieście przebywać, nie chciałbym z niego wyjeżdżać. Małą ojczyzną. Jest to naprawdę dobrze zarządzane, ciekawe miasteczko. Największym sukcesem w Mielinie jest, że my jako pierwsze miasto mieliśmy gaz. I ten gaz cały został wykonany w czynie społecznym przez naszych mieszkańców. Miasto, które no, też powiększa się, prawda? I nie ma tu też takiego tłumu ludzi jak w większych miastach. Mielin różni się od innych miast, bo jest mniejszy, praktycznie wszyscy się tu znają. Do Katowic nie mamy daleko, więc generalnie jak tęsknimy za wielkim miastem, zawsze możemy sobie podjechać. Myślę, że tutaj bardziej mi się podoba niż w dużym mieście. Zobaczcie, mi się Mielin już zawsze podoba i podoba się teraz też. Dobrze mi tu. No myślę, że mój dom rodzinny, z którego mogę podziwiać piękny krajobraz i Mielina, ale i okolicznych miejscowości naszego powiatu. Ważnym miejscem jest kościół, urząd miasta, szkoła, nasza gimnazjum. Gimnazjum i zalew. Takim miejscem jest właśnie Golcówka, na którą czasami się wybieram. Chociaż lubię chodzić po prostu po Mielinie, gdzieś koło kamieniołomów, Kopiec Wyzwolenia, czasem na Gać. Rynek i gimnazjum.
Mamy park, mały, bo mały, ale jest. Kościół, szkoła i biblioteka miejska. Zalew. Na pewno to będzie zalew, na pewno to będzie gruzówka. Na pewno barokowa kapliczka z barokowym ołtarzem. Wojsko pochodni. W Wielinie najbardziej lubię delikatesa. Biblioteka miejska. Mój dom. Boisko. Ulica Piotra Śniegiennego. Pola w Mielinie i szkoła nasza. Kościół i plenka. Golcówka, ponieważ lubię tam jeździć. Kościół. Nawet gdybym nie był tu księdzem, to byłoby to moje ulubione miejsce w Mielinie. Mostek. Bo tam spotykam się ze znajomymi i spędzę z nimi czas. Może właśnie piwnica Faradas. No to co? A dlaczego? Bo mogę sobie puścić ten telewizor i zrobić zadanie. No to super. No plus. To jest las, dlatego że tam mogę jeździć ze znajomymi. Pamiętam go, ponieważ tam miałam pierwszą komunię. Chodzi do kościółka i się modli. Tak jak mówię, wszystkim się podoba i przyjeżdżającym, co tylko zachwyca. Ludzie tutaj wykazują sporą pobożność, zainteresowanie tym, co dotyczy życia wspólnoty kościoła. Co niedzielę idziemy tam na mszę. Poza tym jeszcze moglibyśmy chodzić dodatkowo 2 razy w tygodniu. Nie tylko modlitwy, ale przychodzimy z lampionami. Żeby oświecić światełko i żeby nie było ciemno w kościółku. Wiara, Bóg. Modlitwa, cisza, spokój. To, że mnie mama nie upomina. Ministranci. Przestajesz aniołka, albo zapala świetle. Myślą o tym, że ich doczesność nie będzie wszystkim, że potem jeszcze czeka ich wieczność. Proboszcz zajmuje się odprawianiem mszy. Proboszcz zbiera zawsze ofiarę. Ksiądz proboszcz ma bardzo liczne obowiązki, na przykład musi dbać o piękno i wygląd naszego kościoła, także o sprawy parafii. Musi dbać o parafię. Nie może przepuścić, żeby nie było mszywą, bo to było trochę niedobrze. Kupuje ministrantom nowe ubrania, sutanki. Modli się. Za to dobre kazanie mówi, muszę go pochwalić. Długie bardzo. Byłem pierwszy raz tam, to... Normalnie zdziwiłem się, myślałem, że to było morze. Lato, plaża i pełno przyjezdnych ludzi. Robię zamki z piasku. Woda. No ale to ciekawe, dlaczego 3/4 zbiornika jest na terenie Mielenia, a nazywa się Zalew Dziećkowicki? No cały czas o tym się mówi. Parę lat wstecz to wyjeżdżałam na jakieś rowerowe wycieczki dookoła zalewu i to było najfajniejsze z tego wszystkiego. Bo jak jest ciepło, lubię się w nim kąpać, a jak jest zima, jeżdżę na łyżwach. Ja tam też jeżdżę z rodzicami motorówkę na pilot puszczać i ja, nie miałam tego mówić, ale wypuściłem za kwami małego rekina. Był tak, jest to bardzo szalony. Nie wiem, czy go zjadły, czy on urósł szybciej i ja pozjadał wszystkie ryby. Bo bardziej, bo to jest rekinosu. Jak jest ciepło, bo tam na wakacjach to można się kąpać, a pić wody to nie można. Ja bym dodała jeszcze, żeby nad zalewem właśnie zagospodarować ten zalew. Tak. Żeby tam zrobić jakieś plaże. To prawda, nie łowimy dużo, bo nie ciekawi nas to, ale lubimy tak wypłynąć, pogadać. Bo można się kąpać, bo jest mokro, bo jest piękny, bo są fajne ziołki.
miasta kojarzy mi się z dokumentami. W Urzędzie Miasta załatwia się różne papierkowe sprawy i zarządza miastem. Pewnie harują. Pewnie dużo pracują. Jakieś biura, komputery. Właściwie całe życie i całe funkcjonowanie miasta składa się z małych, drobnych szczegółów. I trzeba pilnować wszystkich szczegółów, żeby to wszystko jednak tworzyło całość. Mam nadzieję, że burmistrz się zajmuje dobrem mieszkańców Imielina. No, pilnuję, żeby w Imielinie było bezpiecznie, żeby nie dochodziło do jakichś, nie wiem, wypadków. Jeździ po różne odznaczenia, na przykład ostatnio odznaczony był ksiądz Longin Kozłup. Musiał pojechać specjalnie do Warszawy nasz burmistrz, żeby odebrać nagrodę. Nadzoruje całym Imielinem. Burmistrz! Oczywiście! Otworzy taki nowy sklep, powiedziałem w Leklawie i powiedział, będzie Mikołajem w szkole. Bo dba o to miasto. A w jaki sposób dba? Chcę budować różne rzeczy. Naprawia różne drogi, sponsoruje różne rzeczy. Ty, żeby na ziemi padł pokój? On kieruje miastem. I on zarządza. A co to znaczy, że zarządza miastem? Na przykład, że tu ma się coś zbudować albo tu. No mam wpływ na pewne decyzje, które są decyzjami wpływającymi bezpośrednio na pewną grupę społeczną, to znaczy na tą, która tutaj mieszka. Myślę, że to jest fajne miejsce, biblioteka, ponieważ można tutaj przychodzić i czytać książki. Kiedyś to nie było z perspektywami. Mam pewien, kiedyś biblioteki to były takie instytucje, w których straszyło. Na przykład biblioteka, można tam iść, pouczyć się, poczytać książki. Lubię czytać książki. No bo lubię czytać i tyle. Naprawdę fajna. Można tam wypożyczyć też inne książki. Powiedzmy wszystkie. A teraz książki są piękne, nowe, jak widać, wszystko ekstra wydane. Lubię czytać książki typu kryminalne lub przygodowe. Że bardzo lubię czytać książki i bardzo lubię tam chodzić. Książki sportowe. Moje ulubione książki to są jakieś księżniczki, różne mają imiona. Młodsze dzieci uwielbiają jakieś czytadełka, książeczki, kolorowe przede wszystkim, tylko jest mało tekstu. Komiksy. Z reguły nam wychodzi, że najwięcej czytają ludzie w starszym wieku, emeryci już. Ja lubię z różnymi bajkami, z potworami. Ogólnie lubię klimat bibliotek, lubię książki. Dostaje dużo wiedzy. Ten sam budynek, te same mury w dzisiejszych czasach może bardziej nowoczesny, bardziej wyremontowany. A co się zmieniło? Na pewno zachowanie młodzieży na przerwach. Kiedyś młodzież w mundurkach w kole spacerowała po korytarzu z książką, zeszytem w ręku czy ze śniadaniem. A w dzisiejszych czasach mamy młodzież siedzącą na korytarzach z tabletem, z iPhone'em w ręce, korzystającą z dostępów do hotspotu. A oni do telewizora, albo do komputera, albo na internet i koniec. No byłam wszędzie, w różnych miejscach katechetką, ale w Imielinie byłam najdłużej. No, dużo uwag z tego, co wiem, pamiętam z kolegami. Na przykład graliśmy w piłkę, nieraz nam piłka wypadała, dostaliśmy uwagi. No, często się słyszy, że mamy niedobrą młodzież. Ja powiem osobiście, nie zgadzam się z tymi słowami i zawsze mocno protestuję. Przesympatyczna, bardzo zdolna, bardzo twórcza, kreatywna młodzież, która ma wiele pasji, zapałów. Ma swoje wybryki, czasem coś narozrabia, ale na pewno można powiedzieć, że młodzież tutaj mamy dobrą. Praca nauczyciela jest na pewno bardzo trudna, bo trzeba wychować, można powiedzieć, dzieci od najmłodszych lat.
Zasadniczo bardzo fajnie się pracuje. Oczywiście, wiadomo, są klasy, do których się idzie chętniej, a są takie klasy, do których się idzie jeszcze chętniej, bo trzeba jeszcze więcej im okazać cierpliwości i miłości. Uczyłyśmy w salce, czekało się na dzieci, ale to mnie zawsze cieszyło, że dzieci z radością biegły na katechezę. Do szkoły my musieli chodzić na bosaka, bo nie było butów. W przedszkolu. A dlaczego? Bo tam są nasze ulubione zabawki. A jakie? Samochodziki na przykład. Dla mnie idealna szkoła to taka, która przygotuje młodzież do różnych wyzwań, które stawia przed nimi XXI wiek. Ja potrafię gadać po naszemu. Kiedy godzą? Godzą często, nawet w szkole. Jak przychodzą interesanci do szkoły, którzy znają Godka Śląsko, to sobie poradzimy sobie i w Godce Śląskiej. Także no myślę, że nie ma z tym problemu. Aczkolwiek jak trzeba mówić, no to trzeba mówić, nie? Na Kozaniu, nie? W szkole, no to trzeba mówić, no. Nie można godać. Tam sobie w pokoju nauczycielskim możemy pogodać, nie? Paru ma przeważnie w centralnym Polsce, jak wyjeżdżą, to nie wiedzą, o co się rozchodzi, jak godą po Śląsku, nie? To... Mój akcent też właściwie zdradza również te powiedzmy cechy, które są typowe dla Gwary Śląskiej. Umiecie mówić gwarą? Jak? No my gwarą! Powiedzcie coś! Ja nie. Joje chłopcy, je baba. Asio. Jerzyk jest ze Śląska. Jerzyk jest Śląsk, bo lodnie sejka. Jo godą. A, trochę umia. Chociaż tak bardziej zaciągam niż godą po Śląsku, ale coś to mi jest. Czy poradza godać? Poradza. Najczęściej jak grzech jest z przyjaciółmi, z kumplami, wtedy godą. Na co dzień, jak grzech jest na ambonie, muszę mówić. No choćby w chałupie, jak grzech jest z moją rodziną, to se godomy. A ci, co tu przyjeżdżają, to niech się uczą śląskiego, bo za niego nas nie zrozumią. Byliśmy na końcówce tak się przejść i tam zawsze jeżdżą duże auta do kopalni. Jak się wejdzie tą końcówkę, to widać całe Imielin. Najpiękniejsze jest szczególnie nocą. Co sobotę i niedzielę chodziłyśmy na końcówkę i tam takie pikniki były. Właśnie jak byłam młodsza, to wybieraliśmy się na rowerowe wycieczki i też jeździliśmy na końcówkę, a naszym takim priorytetem to było zawsze wyjeżdżanie na ten najwyższy punkt w Imielinie. Nie wiem, czy tam ktoś z was był, ale jest tam bardzo ciężko wyjechać na rowerze, a mi się to zawsze udało. Golcówka, bo widać cały Imielin i za nim. Siedzieliśmy tam bardzo długo, potem się już zrobiło ciemno. Zaczęli nas szukać rodzice. Boisko ze sztuczną trawą, na hali najlepiej. Myślę, że więcej mogłoby być parków. Ja bym, żeby w Imielinie wybudowano głęboki basen tak na 3 metry. W naszym mieście wybudowałbym skatepark. Jakiś basen, coś takiego, jakaś ścianka wspinaczkowa, jakiś skatepark, coś takiego właśnie. To już jest bardzo piękne, aczkolwiek brakuje w nim rozrywek dla młodzieży. Żeby był wybudowany skatepark i ten, i McDonald's. O, yeah. Brakuje takiego miejsca, gdzie spotykałaby się młodzież i społeczność. Brakuje na przykład pewnych instytucji czy miejsc, których mogłaby się na przykład spotykać młodzież. Tego widzę, że w Imielinie nie ma, chociaż nie jest to zadanie bezpośrednio gminy, ponieważ to te miejsca właściwie powinny stworzyć firmy czy powiedzmy podmioty gospodarcze.
No nie wiem, ale tak myślę, mi się wydaje, że jest dużo, bo jak tak jeżdża, to pasza, pola zaorane i wszystko jest. Dużo rolników. Ciągle nasza... gospodarka. Tak, gospodarka się powiększa po prostu. Co robi? Sieje i leje. Rolnictwo to nie tylko ciągniki i praca w polu, to też praca przy krowach, przy owcach, codzienne karmienie ich i uszczęszczanie u nich, wyciepywanie obornika i inne rzeczy. Pośpiewało się wieczorami w lecie pod Bzym, jak to się go do pod Flidry. Na organ. Po śląsku, tak jest. Przede wszystkim zadowolenia. Zadowolenia z tego i satysfakcji, że mieszkają w mieście. W mieście, które rozwija się, które ma aspirację być miastem przyszłości. Po pierwsze, żeby nie odeszli nigdy od Pana Boga. Warto by powiedzieć zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ze względu na reformy służby zdrowia, tak? Zdrowia przede wszystkim, uśmiechu. No i spokoju. Pokoju, żeby się nie kłócili między sobą i tak dalej. Ale życzę im wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełną życzliwych ludzi. Tego życzę Wam i sobie i wszystkim tutaj. To już cały nasz film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w imieniu. Kota? No to jest kot. Odcinam, to jest taki szkolny kot podobno. Trudne pytanie. Cieczki. No to też tam mieszkasz, to ja też lubię. Pani Jadzia, centrum, ja pasieczki, także każdy lubi to, co swoje. Tak. To można wyciąć. Ja jestem zajęty, tak. Pamiętacie w ogóle? Takim głosem panem. To nie było miłe. Pamiętacie jakieś wystawy? Szkoła. Tak, na przykład na dole. Aha, z naszą szkołą kojarzy mi się... Nic mi się nie kojarzy. Mogę to powaliłem, wywróciłem i... Trochę jest takim bardzo reprezentatywnym, bardzo ładnym i reprezentatywnym. Ładnym i reprezentatywnym miejscem. Pewno. Wytniecie. Ja się będę tylko dzisiaj śmiała, bo dzisiaj mam taki dzień. O, Lizy, po co im powiedziałeś?